Witajcie w The Bibercast vs. Divinity 2 The Dragon Knight Saga. Gra ta została polecona przez jednego z naszych subskrybentów, albo czy właściwie subskrybentkę. No i postanowiłem sprawdzić, o co chodzi w tej grze. Została ona stworzona przez jakiegoś goska Larian, czy jakoś tak. Nie za bardzo kojarzę tą osobę, no ale możliwe, że akurat mam małą wiedzę na temat gier tego typu właśnie. Dobra, ja się zamknę i obejrzymy sobie to intro, troszeczkę takie, jak dla mnie stylizowane na Diablo 2, nie wiem dlaczego. Ops. No okidoki, czyli tego na moją postać. Ja sobie szybko zmienię. Gdzie jest moja myszka? Aha, mam włączony touchpad. Touchpada i nie działa mi. Oh, fuck. Bugi. Na starość to jednak troszeczkę ci z głową. Dobra, wybierzemy szybko moją postać. Nie będę jakiś super wybredny. Dobra, to te włosy. Arsokratum. Soldier. Knight, okej, okay, może być. Okej, okay, yes. Jesteśmy Biedronką. Wow! Latający statek, niczym w Bioshocku. O, ale on dziwnie lata. Ciekawe, jak on lata. A. Here we are, Farglo. Whoa. The place where our disciples become true dragon slayers. Ale dziwne oczy, niczym Riddick. And today, the honor is yours. Dobra, mamy pogadać. Ja tutaj szybko przeklikam przez te dialogi, żeby ona się zamknęła i mnie wpuściła do gry, żeby mógł sobie coś porobić. I tak wyglądamy. Mamy jakąś taką troszeczkę biedną zbroję. Trochę miedzi, trochę jakiegoś szelastwa na tym. O! Wszystko czym przez moją głowę. I tak wyglądam. Wygląda nawet okej. Okay. Nie wiem, z którego roku gra jest, ale prezentuje się okej. Okay. Dobra, biega się zapewne wsadem, poskupuje spacją, lewy, prawy, przycisk do uderzania. To możemy z kimś pogadać? O, zapauzowałem grę. O! Unpause item and skill list. What the... O co chodzi? Jak to ja zrobiłem? On pause. Okej. Okay. Nie wiem, coś zrobiłem. Czyżby to była gra RPG turowa? Jest nie taka możliwość. Da się tego królika, czy cokolwiek to było rozwiązać? O, dostałem jeden experience. Hey, come to me! Kurde. Dobra. Znowu grę zapauzowałem pod F. Dziwne to jest. Fuck. Co to jest? A, jakiś pień. Chodź do mnie, chodź maleńki. Dostaniesz teraz kuźwa z lewego, prawego high kicka albo low kicka. Czym Chuck Norris, kuźwa, rozwalam te... Fuck's sake. Yo! Już mam 3 experience, co nie? Gdzie mi pokazuje, jaki mam experience? Nigdzie, niestety. Jesteśmy gdzieś w górach, to jest jakaś osada. Jakiś zameczek może będzie? Muszę powiedzieć. Bring it on! Bring on, man! Jakaś warownia? Jakiś kostek? Ej, czemu nie mogę iść? Co się stało? No, gra mi się zawiesiła. No, klikam W. Nie mogę iść. E. Spacja. Shift. Co mi się stało z grą? O, to się otworzyłem. Serio, nie mogę ruszyć postacią. Stoję w miejscu, mogę się ruszyć do góry, do dołu, a nie mogę się ruszyć nią. Dobra. Reset. Dobra, wróciłem troszeczkę dalej jestem. Mam już miecz, jakieś tam umiejętności. I zostałem przeniesiony do całkowicie innej lokacji. Wszystko jest spowodowane tym, że musiałem uruchomić mojego starego save'a, gdzie sobie wcześniej pograłem w tą grę, żeby zobaczyć, o co chodzi, tak mniej więcej. I nie mogłem grać w to, co wcześniej pokazywałem. W pewnym momencie się moja postać blokowała i cały czas stałem w jednym miejscu. Próbowałem z 2-3 razy i cały czas było to samo.
I to jest jakiś shrine otworzyłem. Co ja zrobiłem? Nawet nie wiem, o co chodzi. A że jestem takim goskiem, chyba jestem jakimś Dragon Slayer, czyli pogromcą, zabójcą smoków, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę pauzować grę, ale nie wiem, co mi to daje. Czy ja po prostu gram w grę RPG turową, czy to jest jakiś taki bonus, jakby ktoś chciał sobie zatrzymać grę i na przykład zostawić ją włączoną, idąc do kuchni robić sobie herbatę, żeby na przykład nas wróg nie atakował i nie zabił. Nie wiem, o co chodzi. Niech mi ktoś napisze w komentarzach. Powinien zapewne zrobić jakiś research większy. Mnie tutaj atakuje jakiś... Nie wiem, co jest, kurwa. Dzik? Ło! Latające portmonetki. Jak to wejść? Żeby otworzyć. Co to jest? Ham, czyli jakaś szynka. Ty też? No. Wejdź. Okej, okay, tak. Take all. Czyli na pewno to się przyda. Znowu! F! Kurde, mam nawyk z innych gier z tym F. Pobiegamy sobie tutaj po tym całym terenie, zobaczymy, co ciekawego znajdziemy. Są jakieś pnie, to jakiś taki strumyczek z mini wodospadem, co? Ktoś tam walczy, bo w środku słyszę jakieś odgłosy. Przebiegniemy na drugą stronę, właśnie przeskoczymy. Ale nie mogę wyjść z tego strumyka, topię się! Nie. Uff, jak wyjść? Ogólnie jest jedna rzecz, która mi przeszkadza w tej grze. Postać dziwnie biega i... Te pośladki tej postaci są jakoś tak dziwnie nakierowane na moją osobę, gracza. I jakoś mi troszeczkę to przeszkadza, że te pośladki tej osoby są strasznie jakoś tak wopoklone. Rzucają się bardzo w oczy. O, to jakiś gostek z mieczem i palącą się głową. Cokolwiek to było. Kuźwa, znowu F kupię. Nie wiem, pobiegam sobie po świecie. Nie wiem, czy powinienem tak robić, czy nie wiem, czy może iść do tego miasta, jakiegoś questa przyjąć? O, jakaś muzyka się włączyła. Tribal Goblin tam jest. Jakieś drzwi, od jakichś... O, dwóch nawet jest. I co ja... Click to select weapon. Kuźwa, znowu kliknąłem. O, jakieś magiczne rzeczy mogę robić. Chyba. Nic nie widzę. O, okej, okay, zabiłem ich. Dobra, co ja zabrałem? Potion of Limited Rejuvenation. Another one to add to the collection. Nice. O, jest życie. Shiny. Jakiś lesser potion of health, czy coś takiego. Shiny. Shiny to jest nawiązanie zapewne do Firefly'a. Firefly'a, mojego ulubionego serialu. Shiny. Jak ktoś nie oglądał, to musi obejrzeć. Spinal Gem. Shiny. Czyli jakiś... Czy on na wszystko mówi shiny? Kurde, on jest chyba strasznym fanem. Lockpicks potrzebuje. Fanem Firefly'a. Tutaj nic więcej nie ma. Nie wiem za bardzo, gdzie mam iść. Jakiś jest tutaj quest log albo coś? Skills, logbook. Priest. Dużo tego jest. Czyli są jakieś różne klasy. Priest, Mage, Warrior, Ranger, Dragon Slayer. Tutaj trzeba odblokować jakieś poziomy, żeby to mieć. I tutaj jest zapewne jakaś animacja, tylko że to jest wersja demo, nie pokazuje, o co chodzi. O, widzicie? O, tutaj jest. Pokazuje mniej więcej, jak dany atak wygląda. No, całkiem fajna sprawa. No, fajne to jest, podoba mi się to. Logbook, czyli... Chasing the dragon. I should ask around about the dragon's sightings in the village. Save Lord World Map. O, jest to całkiem duże, wow. I'm impressed. Dobra, to jest chyba ta wioska. Przeżyłem? Przeżyłem. Czyli da się spadać z wysokości i nic nie dzieje. To jest dobra rzecz. Masakra, ile oni mają tu jakichś królików, zający? Rabbit. Czyli to jest wioska. Czyli muszę pogadać z jakimiś ludźmi odnośnie jakichś smoków. O, kurczaki, chcesz się zabić? Kopnął kurczaka. Oj, masakra. Jezu. Hello. Hej, baby. Jak wyglądasz? Hej, pogadaj ze mną. Hello. Do you mind doing me a little favor? Yes, of course. Wonderful. Don't tell my husband. It's private, you know. Nie wiem, co ona chciała ode mnie, ale skoro private, czyli może jakieś łóżeczko, stodoła, sianko? Okej, czyli z pomarańczowymi przedmiotami mogę jakoś takie interakcje mieć. Zabawiać się, powiedzmy. Aha. Taradę.
Jeżeli tutaj nic nie ma, czyli mogę okradać wszystko. Ciekawe, że to jest tak jak w Skyrimie, że na przykład podejdę do jakiegoś przymiotu i na przykład jest gdzieś w pobliżu jakaś osoba, właściciel tego przymiotu i ukranę to, czy ona na przykład zgłosi mnie do jakiejś policji albo coś? Czy też mogę sobie chodzić do woli? Okej, wyszedłem z tego budynku. Nie za bardzo chciałem. Miałem nadzieję, że to jest jakieś zejście gdzieś niżej, albo do jakiejś piwnicy, albo gdzieś. It is good to see our two orders engage in cordial traffic. So tell me, how can I be of assistance? Very well. Czy nie potrzebuję jego pomocy wcale? Co to jest? Świniaki! Oj, 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 oj! Głupie świnie. Da się najeździć? To nie. Kurde, nie mam siodła ani marchewki. Zabij jednego świniaka. Nie mogę, zabij go! To jest super świnia, odporna na wszystkie ciosy. Kurde, kurczaka da się zabić? Hello, stranger. Takie troszeczkę szkockawy akcent miał Gostek. Dobra. Nikt ze mną nie chciał pogadać w tej wiosce nosi tych smoków, chyba. Wow! Co? Kto to był? Tutaj ktoś jest. Aaa, gnoj jakiś tutaj zakrad. Smok jest nam. Gnoju. Dobrze, że pokazuje, ile ma życia ten Gostek. Level up! Oh yeah! Level up. I pod jedynką mam jakiś atak. No właśnie, teraz zauważyłem, że mam jakiś atak. Scheiße. Czy ja mogę sobie jakieś ataki włożyć pod inne numerki? Gdzie jeszcze ktoś jest? O, oh, jest. No, zarazili mnie chyba. O Jezus! Kuźwa, Kosek, gin! Zginąłem! Oż kuźwa. You died, game over. Load game. W którym miejscu był autosave? Cholera jasna, no dlaczego kurde akurat w tym miejscu musiałem się pojawić? Że zabiłem tyle potworów, takie experience gainałem. Ciekawe, czy mi poniosło to przy okazji poziom, czy... nie. Jak to aktywować? Bo tutaj tylko to mam aktywowane, widzę. A nie mogę tego używać w demie, niestety. Dobra, wejdziemy w takim razie, zobaczymy co w tym mieście jest. Okej. Zobaczmy, jak to tutaj wszystko wygląda. No, gra się prezentuje nawet ładnie. Ładnie wygląda graficznie. Kolory takie jaskrawe. To wszystko w takim miarę sensownie zaprojektowane nawet jest. Wiadomo, nie jest to klasa Skyrima, bo gier z wyższym budżetem. No ale... jak na firmę, o której pierwszy raz słyszę, jakiś Larian. Nie wiem, czy to jest nasza firma, czy inna osoba. Jest całkiem okej. Niestety, ja się jakoś nie wciągnąłem w klimat tej gry. Na pewno ma w sobie jakiś... dużo jakiś taki zalet i wciąga ludzi. Niestety, ja się zrobiłem leniwy odnośnie takich gier. Nie lubię aż tyle gadać, lubię być bardzo prowadzony za rękę. I dlatego Skyrim mi bardzo odpowiada pod tym względem. Jest to jakoś tak bardziej wszystko dobrze ułożone, zaprojektowane pod względem designu. Ale ma fajną zbroję. Jakoś jakoś... Jakby go zabił, jego zbroję zabrał. Porównajcie moją zbroję z jego zbroją. No skurde. Nie jest fajnie. Mogę go zaatakować? Nie da się. Szkoda. Czyli NPC są odporni na moje ciosy. Taki... kowa z magicznymi kryształami jest. Da się tutaj coś zamówić? Hey, mate! Wait for me, mate! Good lord, not another slayer. Hi! Stop disturbing me, will you? Lot of fear. Okej. Czyli mogę sobie kupić tutaj rzeczy jakieś. A to wszystko drogie. Mam 400 złota. Aaaa, taki najtańszy kosztuje 300. To 600. I currently equipped, czyli to jest lepsze. Yes. Mogę mogę to sprzedać? Yes. Okej. Widzicie? I się pojawiło na moich plecach coś nowego. Jak się lata? Ciekawe, czy on inaczej jak przytakuje. I can't. Ulala.
Dobra, wiecie co, ja za bardzo nie wiem, o co chodzi, z kim mam porozmawiać, bo muszę się naprawdę zapogłębić wątek tej gry, a jakoś nie wiem. Jest na pewno gra ciekawa, ale nie moja bajka. Raczej się dziękuję osobie, która poleciła nam tą grę, żebyśmy zrobili Versusa, bo jednak zawsze dobrze poznać jakieś nowe tytuły, zobaczyć co jest na rynku, a nuż widelec coś nas zaciekawi i odkryjemy naprawdę ciekawą grę, która niekoniecznie jest stworzona przez wielkie studio. A może akurat kogoś z was ta gra zainteresuje i sobie ściągnie wersję demo i potem kupić wersję pełną, oryginalną. Dobra, ja dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia wkrótce w kolejnych Versusach, komentujcie, lajkujcie, pozdrawiam serdecznie, bye bye!